Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji. Zapraszam na darmowy wideokurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie 31. Wykaż, że liczba 6 do potęgi setnej odjąć 2 razy 6 do 99 plus 10 razy 6 do 98 jest podzielna przez 17. Jak tego dokonać? No też trzeba wpaść na taki pomysł, albo znać ten pomysł, że w zasadzie tutaj musimy wyłączyć przed nawias 6 w najniższy z tych możliwych potęg, czyli 6 do 98. Co się stanie? Czyli biorę 6 do 98, tutaj sobie wyłączam przed nawias, czyli tak, z 6 do setnej potęgi, jak wyłączę 6 do 98 potęgi, to zostanie mi 6 do kwadratu. Odjąć. Teraz tak, jak z 6 do 99 potęgi wyłączę 6 do 98 potęgi, to zostanie mi 6 do pierwszej potęgi. Czyli zostaje mi 2 razy 6 do pierwszej potęgi, czyli 2 razy 6 do pierwszej potęgi. Dodać i tutaj jak z 10 razy 6 do 98 wyłączę 6 do 98, zostanie mi sama dziesiątka. No i teraz zobaczmy. A dlaczego tak się w ogóle działo? Bo zobaczmy. 6 do 98 razy 6 do kwadratu, to jak my mnożymy liczby, to dodajemy wykładniki, jak jest podstawa ta sama. Czyli 6 do 98 razy 6 do kwadratu daje nam 6 do setnej. Zgadza się. 6 do 98 razy 6 do pierwszej, dodajemy te liczby, mamy 6 do 99. Zgadza się. No i 6 do 98 razy 10 daje nam 10 razy 6 do 98. Wszystko się zgadza. Co mi dał taki zapis? No to tak. To zostawiamy tak jak było, 6 do potęgi 98, ale za to 6 do kwadratu to jest 32. 6 do kwadratu to jest, przepraszam, nie 32, tylko 36. Odjąć 2 razy 6, czyli odjąć 12, dodać 10 mamy tutaj. Zobaczmy, co tu będzie. 36 odjąć 12 to jest 24, dodać 10 to jest 34, czyli mamy 6 do 98 razy w nawiasie 34. Prawda? I tu już jesteśmy prawie, już odnieśliśmy sukces. Zauważmy, że 34 dzieli się przez 17. Czyli ja to mogę zapisać, że to jest 17 razy 2, czyli 34, razy 6 do 98 potęgi. Co w rezultacie dostaliśmy? No, 17 razy cokolwiek, co jest liczbą jakąś tam całkowitą, naturalną w tym wypadku, musi dzielić się przez 17. Czyli to już się dzieli przez 17. Ponieważ tutaj mamy 17 razy cokolwiek, to jakiś komentarz słowny po prostu wystarczy. W zasadzie w tym momencie jest koniec dowodu, czyli co kończy dowód? CKD. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs maturalny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij mu proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie. Mister Ciupi.